Witajcie, dzisiaj będzie kolejny Sonic Runners Informator. Chciałem powiedzieć Sonic Riders. Sonic Riders. Nie wiem dlaczego, skoro dawno temu nie grałem w tą grę. Odpalimy od nowa, ponieważ jest update do tej gry. Jest aktualizacja. Jest parę nowości przede wszystkim. Ale to się przekonacie za chwilę, o czym mowa. Najpierw tylko włączmy, żeby pokazać wam, żebym wam pokazał, jak to wygląda. Jak to się przedstawia. Gra otrzymała nowy numerek 114 i można już wyczyścić pamięć cache, żeby nie zasyfiała nam telefonu, ale że brałem tą opcję, to za pierwszym razem mi telefon wywieszało, ale teraz jest lepiej, bo tego już nie muszę robić i gra się szybciej włącza, na szczęście, zdecydowanie szybciej. Proszę zobaczyć, jak to będzie przebiegało. Już nie ma nawet pobierania, bo pobieranie jest tylko wtedy, kiedy się pierwszy raz grę instaluje. A później, jak już chcemy zagrać ponownie, to już tylko nam się ładnie wczytuje. O. No i gra już została totalnie usprawniona, więc jest tak. Dobra, mamy nowy event od 9 chyba. Z tym dziwakiem Sonic Lost World, czyli Zazem. I nowe przedmioty, zaraz je wszystkie omówię. Gra troszeczkę dostała usprawnień, przede wszystkim kamera w grze bardziej płynniej chodzi, wczytywania są szybsze nawet tutaj pomiędzy takimi ładowaniami gry. O, i widzicie, jak widzieliście na Facebooku u mnie, miałem rekord, miałem ten pierwsze miejsce w rankingach. Kurde, nie opcje. Aha, i tutaj mam jeszcze dodatkową funkcję, czyli clear cache. Chciałem zobaczyć notyfikację. Co najpierw? Zobaczmy to. Nie to. To za chwilę wam pokażę. Najpierw Zaz Ride Event. O co w tym chodzi? Chodzi tu o to, że od 6, a mnie wtedy nie było, do 13 października jest niewiele czasu. Ja i tak nie wezmę w tym udziału, bo nie ma szans. Jak tu grać? Przede wszystkim są takie wyzwania bossów, albo jest taki gnój, albo jest taki rare Zaz, tak? Jeżeli się go pokona, to dostanie się więcej takich super pierścieni, one się tak nazywają. Tutaj także są odliczane tak zwane boss battle meter, czyli tak jak tokeny, tylko że teraz mamy do walk z bossami. I też co 30 minut się odświeża. No i trzeba atakować tego głupka, zbierać wszystkie wispsy, żeby mieć więcej mocy na jego ataki. I tutaj prawdopodobnie jak wciśniemy charge, to nam się zwiększa nasz atak, co może nam polepszyć wynik końcowy. Można się oczywiście poddać i komuś innemu zlecić zadanie, żeby ktoś pokonał go, ale nie wiem, czy to daje coś nam. No i możemy wygrać RC Moon Mech, jak będziemy jeszcze więcej razy pokonywać bossa. I dzięki tym pierścieniom można sobie tutaj wygrywać ruletkę, aczkolwiek nie miałem szansy nawet być w tym poziomie. Byłem raz tylko przy takich, gdzie jest 3000 pierścieni, tam był jeden taki super, nie? Więc tutaj jeszcze nie dotarłem. Ciężko wcelować tam zresztą. Star-Shaped Missile, czyli to są takie gwiazdki, które nam dają po parę ataków jednocześnie na Zaza i normalnie daje nam 25% większy zasięg magnetyczny, tak? Czyli będziemy więcej mogli przedmiotów złapać tym magnetem. No i HC Satellite to nam zwiększa ilość tych power pierścieni, gdy mamy już wynik końcowy na ekranie i tutaj zwyczajnie nam daje magnet, jeżeli dotkniemy ten jump pad, tak? No i od wczoraj do 31 października jest taka róż przebrana za wiadomo. I ona nam daje 100% punktów. Ona jest lepsza niż zwykła róż.
More powerful than regular rules. I to warto mieć, jeśli chcę mieć dużo punktów, tak jak ja to zrobiłem dzisiaj. Fajnie było, gdybym wam pokazał, o co chodzi z tym Zazem. Z tym wam chcę się jeszcze pochwalić na krótko. Tutaj wciskamy. Dopiero 3 razy pokonałem tego debila. No i tutaj by się wyświetlały poszczególne takie tam walki i można byłoby wziąć w nich udział, tylko że jak widzicie, nie mogę tego zrobić, bo nie ma nic. Tutaj jakie są nagrody, to możecie sobie zobaczyć. Ja wszystkich nie wypełnię, bo to jest niemożliwe. Patrzcie, ile tego jest. Tutaj 8 razy trzeba go pokonać. Już tutaj skiepścili przewijanie tych wszystkich opcji, tak? Bo to tak wolno idzie, a wcześniej to tak fajnie szło, gładziutko. Nie zobaczycie wszystkiego, bo to tak długo trwa. Oj, można tego nawet RC Moon Mecha zdobyć, tylko ile trzeba razy pokonać tego głupka. Ja pierdzielę, jak to się przewija. O, teraz jest dobrze. Patrzcie, ile razy. To jest masa. 200 razy? 150. Zresztą nie ma szans. Do 13? Nie. Nie, nie, nie. I nawet nie chcę, bo ten event jest dla mnie słaby. Jest dla mnie słaby, bo nie ma on jakiegoś takiego dużego znaczenia, tak? 8 jestem? Kurde, nie mogę dotknąć. O, i jest nowość. Jest 5 takich kolumn, mogę to nazwać. Kurde, co ja robię? I w każdym z nich możemy sobie kustomizować dowolne ustawienie naszych postaci. I to... Co się stało? Gra się zwiesiła? Grę mi wypieprzyło. Ja pierdzielek, gra mi się skreszowała. Przecież ja tego nie miałem. Mówię, te update'y one gówno dają, tylko one pogarszają sytuację. Mało tego, dzięki temu update'owi gra pomniejszyła swoją wagę. Ona teraz waży niecałe 300 MB, a wcześniej ważyła prawie 1 giga. I to dobrze, bo ja miałem tyle nasyfione w telefonie. Teraz mogę screenshoty robić z gier i będę wrzucał do Facebooka, żebyście zobaczyli, co tam robiłem. Ewentualnie na YouTube, jeżeli będzie jakiś specjalny filmik, to tam wrzucę coś takiego. Jeszcze raz załadujemy grę. No i zobaczycie. Zobaczycie coś jeszcze, tak? No, ale te usprawnienia nic nie dają, bo one pogarszają grę. Jest mniejsza przyjemność z rozgrywki i... Jakoś tak powoli nie chce się w to grać, jak są takie jaja, nie? No ale dobra. Proszę się wczytać. To jest natychmiastowy rozkaz. No. O czym mówiłem? Mówiłem o tym, że tutaj są takie kolumny kurde, co ja robię? Się wszystko wolniej ładuje. Masakra. I w każdym z tych ustawień... Kurde! Znowu! Aha. Nie, to już co innego wybrałem. Najgorsze jest to, że te wszystkie ludki się głupio ładują, a to tego kiedyś nie było. I tutaj jest 5 takich kolumien. I można sobie na przykład w trzecim, mogę sobie wybrać inne postacie i nimi grać, na przykład jak będzie jakiś lepszy event. Lub po prostu je ulepszać, tak? Nie muszę za każdym razem zmieniać postaci, tylko wystarczy, że sobie wezmę jedynkę. I mam już opcję taką, nie? Na przykład na walkę z bossami. To jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre ustawienie, a na przykład na dwójkę to tutaj lecę na punkty, tak? A na trójkę na przykład mógłbym na zwierzaki, żeby mieć ich coraz więcej. Albo na pierścienie. Albo na czerwone pierścienie. Taki zestaw. Ale na razie nic nie będę tu kombinował. Naprawdę to się długo włącza. Te update'y nic nie dają. Dobra. Wezmę na dwójkę. O, i tak można grać. Teraz jest lepiej. No, połowicznie, tak. No ale dobra, to jest Sonic Runners. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że coś to wam dało, że nowości są takie, a nie inne.
I pamiętajcie, to jest bardzo ważne i to trzeba mieć, bo to naprawdę jest kozackie. Nie świętuję Halloween, ale warto mieć tą róż w wydaniu specjalnym.